Powiedzcie nam, gdzie się dostaliście? Lohican. Ale tutaj mamy Kasię. Kasia dostała się na kamp, który się nazywa jak? Lake Grape. I co tam Kasia będzie robiła w te wakacje? Pracowała na kuchni. Jak się cieszysz? Oj, bardzo, ale bardzo się stresowałam, ale powiem szczerze, nie było czym tak naprawdę. Jak rozmawiałam z tym państwem, to tak jakbym rozmawiała z rodzicami. Jestem tutaj z Sylwią i z Pauliną, które właśnie dostały się na kamp, który nazywa się jak? Waikosuta. Super. I na jakie pozycje się dostałyście? Na kuchnię. I jak bardzo się cieszycie? Tak super, super. Nie wiem jak to pokazać, żeby tutaj nie zrobić za dużego szumu, więc udało nam się wynegocjować te same daty, więc naprawdę się cieszymy strasznie, że bardzo możemy pojechać tak razem. I co będziesz na tym kampie robiła? Będę się opiekować dziećmi. Jak bardzo się cieszysz? Bardzo, 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 bardzo. Tak w skali od 1 do 16, jak bardzo? 25. Super, dziękuję bardzo. Super, z czego się najbardziej cieszycie z nadchodzących wakacji? Podejrzewam, że podróże. No wiadomo, poznamy nowych ludzi, ale generalnie to nowe podróże. Nowe doświadczenia. Będziemy razem przede wszystkim. No. Bardzo się cieszę, że Wam się udało. Powiedzcie, jakie są Wasze funkcje? Co będziecie robić na ośrodku? Ja dostałem zatrudnienie na kuchni. Właściwie u mnie to jest jeszcze maintenance in kitchen. To nie do końca wiadomo. Ja również kuchnię. Dziewczyny, gdzie się dzisiaj dostałyście? Dostałyśmy się na kamp Cayuga. Tak. Obie? Tak, obie na szczęście. Na to liczyłyśmy i to się udało, więc się bardzo cieszymy. I czym się będziecie zajmować w te wakacje? Głównie będziemy pracować na kuchni, ale w sumie jest możliwość jeszcze pracowania na innych stanowiskach, więc cieszymy się, że będzie taka różnorodność. Super, macie już plany na wakacje? Co robicie po zakończonym kontrakcie? Przede wszystkim myślę, że Grand Canyon i jakieś jeszcze parki narodowe, także to jest nasz taki główny cel. Drodzy widzowie, wchodzimy właśnie na salę, gdzie odbywają się rozmowy z pracodawcami. Możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Wcale nie jest to stresujące, ale bardzo przyjemne. Przy każdym stoliku, no teraz jest przerwa, więc jest ich troszkę mniej, natomiast znajduje się pracodawca, reprezentant ośrodka oraz osoby, które odbywają rozmowy. Jak widzicie, atmosfera jest szalenie przyjemna, nikt się nie stresuje, wszyscy żartują, dużo się uśmiechają, taka jest Ameryka. A może zadamy też pytanie jednemu z naszych pracodawców? So we are here at the job fairs in Warsaw, and we are here with Josh from Camp Nakamixon. How are you enjoying the fair so far? It's been a great morning so far, a lot of great participants. So tell me something more about your camp. We are a residential summer camp, about an hour and 20 minutes outside of Philadelphia, in Pennsylvania. We are a single session camp, which means all 500 of our campers are with us for a full 7 weeks. What are the specific qualifications you're looking for when you're interviewing your participants? Frankly, we're just looking for great people in terms of personality. It's great if you come with experience in like a hotel or a restaurant or in a maintenance, but really, you're smiling, you love working with kids, you're excited to work hard and be in a very community-oriented environment. So that's what we're looking for. If you could give the advice for participants trying to interview, what would the advice from you be? Certainly, talk slowly. Show enthusiasm and passion for what you're about to do and be a part of.
Ja tutaj jestem po to właśnie, żeby rozluźniać atmosferę. Mam nadzieję, że mi się to udaje. W międzyczasie dla uczestników przygotowaliśmy kilka ciekawostek, a nawet kilkadziesiąt ciekawostek o zwiedzaniu Stanów, także mam nadzieję, że jesteśmy tutaj po to, żeby im pomóc i że się troszkę rozluźnią. Pięknie. Powiedzcie nam też, jakie macie plany podróżnicze. Wiecie już, co będziecie zwiedzać? Mniej więcej tak, ale jeszcze nie do końca jest to dopracowane. Na pewno myślę, że skorzystamy z wyjazdu z American Trip i później jeszcze we własnym zakresie planujemy kilka ciekawych wyjazdów. A jakie masz plany na podróże po zakończonym kontrakcie? Co chcesz najbardziej zobaczyć? Oj, w sumie to chciałabym zobaczyć całe Stany, ale już tak z koleżanką wstępnie sobie ustaliłyśmy Nowy Jork, Miami, Nowy Orleans i później Los Angeles i te strony. Proszę pana, co tutaj się wyprawia? Tutaj plasujemy ludzi, czyli plasujemy ich w systemie, czyli tak naprawdę potwierdzamy to, że dostali pracę. Klikamy sobie i tutaj załatwiamy wszystkie sprawy ważne. Brzmi jak fascynująca praca. Bardzo fascynująca i bardzo ważna. For Dominic, it's his charming personality and his big smile. It goes down a long way, as well as some really good work experience. I think Julia, again, really a good personality, fun, upbeat, and understands what the job takes. So. Sweet, right? Absolutely. Powiedzcie nam, co się dzisiaj udało? Dostaliśmy się razem na kamp i nikt nie robił nam problemu, że chcą jechać w parze takie jak reszta. Pięknie, co to za kamp? Westmont. Ale widzę piękne uśmiechy teraz na twarzach i jakbyście miały dać jakimś przyszłym uczestnikom jakieś rady, którzy chcą jechać razem, to co byście im powiedzieli? Dużo się uśmiechać, mnóstwo.